Prędkość światła jest równa 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. Jeżeli wiadomo, że światło potrzebuje 5 razy 10 do 2 sekundy, żeby przebyć drogę od Słońca do Ziemi, to ile wynosi odległość między Słońcem a Ziemią wyrażona w metrach? Podaj wynik używając notacji naukowej. Ok, czyli mamy dwie liczby podane: prędkość światła i mamy podaną drugą liczbę, która mówi ile czasu. Światło potrzebuje, żeby przelecieć od Słońca do Ziemi. No i na tej podstawie mamy obliczyć, jaka jest odległość od Słońca do Ziemi, czyli jaka jest odległość, którą to światło przebywa. Jak mamy podaną prędkość i czas, no to żeby obliczyć odległość, oznaczmy odległość literką R, to trzeba tę prędkość pomnożyć przez ten czas. Prędkość światła zwykle oznacza się literką C, co sobie oznaczmy jako C, no a czas oznaczmy literką T. No, i ta odległość to będzie prędkość razy czas. Więc, żeby to obliczyć, to wystarczy pomnożyć. No to będziemy mnożyć. Mamy 3 razy 10 do 8 metra na sekundę. To jest ta jedna liczba. I to mnożymy przez tę drugą liczbę, czyli przez czas. 5 razy 10 do drugiej sekundy. No ile to jest 5 razy 10 do drugiej? Zastanówmy się. 5 razy 10 do drugiej to jest 500, czyli to jest 500 sekund. 500 sekund potrzebuje światło, żeby przelecieć od Słońca do Ziemi. No ile to jest minut? No minuta to jest 60 sekund. Jakbyśmy mieli 8 minut, 8 razy 60 to by było 480, czyli jeszcze 20 sekund zostaje, czyli to jest 8 minut 20 sekund. Między tyle czasu leci światło od Słońca do Ziemi. No dobrze, a teraz wróćmy do naszego rachunku, czyli to chcemy pomnożyć. No i teraz ja skorzystam z tego, że mnożenie jest łączne. Mogę te nawiasy po prostu opuścić, mogę zapomnieć o nich. No i również skorzystam z tego, że mnożenie jest przemienne I tutaj sobie kolejność czyn tych czynników pozmieniam. I napiszę najpierw 3 razy 5, to sobie pomnożę, potem napiszę te potęgi 10 razy 10 do ósmej z tej pierwszej liczby i razy 10 do drugiej z tej drugiej liczby, no i na końcu jeszcze jednostki. Żeby je sobie też przeliczyć, metry na sekundę z prędkości, razy sekundy, które się biorą tutaj z czasu. No i zaraz zobaczymy, co wyjdzie. 3 razy 5 to będzie 15, razy. Czyli to już wymnożyłem. 10 do 8 razy 10 do 2. Tutaj mamy wyrażenia wykładnicze od tej samej podstawie, więc możemy napisać, że to jest po prostu 10. Do wykładnika, który będzie sumą tych dwóch wykładników. Jak mamy tę samą podstawę, to wykładniki po prostu się dodają, czyli to będzie 10 do 10. No to i mamy metr na sekundę razy sekunda, no to widzimy, że jednostki też się zgodzą, bo dostaniemy wynik w metrach. Sekundy się skrócą i dostaniemy wynik w metrach, czyli tak jak powinna być wyrażona odległość w metrach. No i pytanie, czy to już jest taki wynik, o który nas tutaj pytają, czy on jest zapisany z użyciem notacji naukowej? To wydawać by się mogło, że jest, ale nie do końca, dlatego że ten pierwszy czynnik tutaj jest większy od 10. A jak wiemy, notacja naukowa wymaga, żeby ten czynnik tutaj był większy lub równy 1 i mniejszy niż 10. Inaczej mówiąc, żeby miał tylko jedną niezerową cyfrę przed przecinkiem. Czyli trzeba to jeszcze troszkę poprawić. I tę liczbę musimy zapisać w innej postaci. W takiej postaci, żeby przecinek był w odpowiednim miejscu. Czyli to, żeby to było 1,5. No, ale żeby to była nadal ta sama liczba, to musimy tutaj dopisać jeszcze razy 10 do potęgi pierwszej. No i ta liczba to będzie to samo, co, to będzie to samo co ta liczba. Bo 1,5 razy 10 to jest po prostu 15. Tylko że ten czynnik już jest w takiej postaci, jak, jakiej potrzebujemy. 10 do 10 zostaje tak, jak było. Metry zostają tak, jak były. No i teraz trzeba to tylko wymnożyć, czyli to będzie równe. 1,5. No, a tutaj te dwa czynniki pomnożę razem i to będzie 10 do 11, no bo znowu dodam wykładniki do siebie, no i metr zostanie tak, jak był. Czyli to jest 1,5 razy 10 do 11 metra. Tak jest ostatecznie wynik naszego rachunku. No, jest to bardzo duża liczba, trudno sobie to wyobrazić, no ale zastanówmy się, może jak ją nazwać w ogóle. 10 do 11. To ile to jest? 10 do 9 to jest miliard. Więc 10 do 11 to będzie 10 do 2 razy 10 do 9, czyli to jest 100 miliardów. 1,5 razy 100 to jest 150, czyli to jest 150 miliardów metrów. Taka jest ta odległość. Jakbyśmy to przeliczyli na kilometry, to byśmy mieli 150 milionów kilometrów. Taka jest mniej więcej odległość średnia od Słońca do Ziemi.